can even get some calls. Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Taxi Zerte. Witam was w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Słuchajcie, z tej strony jeszcze raz ja, Taxi, no a to jest kolejny odcineczek. Słuchajcie, na początku powiem tak, że zbijanie honoru idzie mi wręcz wyśmienicie. Idzie jak najbardziej po mojej, słuchajcie, po mojej myśli. 163, słuchajcie, mam jeszcze honoru, to zasadniczo jest bardzo, bardzo mało. No ale na tym nam chyba zależało, tak? Dziękuję, słuchajcie, wszystkim za pomoc, którzy mnie tutaj biją. Dziękuję wszystkim, słuchajcie, dziękuję, ale to dziękuję. Powoli, zaraz już będziemy wszystko ogarniać. Dobrze, słuchajcie, dostaliśmy rzadkie pudełko niespodzianku, a wiadomo, z rzadkie nie opłaca się inwestować, tylko w epickie, tylko epiki, pamiętajcie. No i mamy kilka nowych itemek, które albo będzie trzeba wyrzucić, jak na przykład tą, albo coś z nimi po prostu zrobić. Dobrze, budziki też chyba mamy lepsze, tak, budziki są lepsze. Wszystkie rzeczy pewnie mają lepsze. To jest akurat gadżet, a mój gadżet 380. No dobra. Dobra, to akurat będzie słabsze, chociaż fajniej wygląda, ale no wiecie, no nie na wygląd się raczej patrzymy. To też raczej będzie słabsze. Hopsa, wyrzucamy to. To już jest broń, tak? Tak, to jest broń 695. Mamy dużo lepszą. Okej, i teraz sobie odświeżamy nowy towarek. A tutaj zasadniczo nothing special. Tak, nothing special, słuchajcie, i właściwie to możemy to olać nawet. Tak. A ja, o. Bo na przykład to, słuchajcie, daje nam za dużo siły. Ale jak coś daje nam za dużo siły, to do pralki, słuchajcie, oprać. No i jeszcze daje nam siły, ale już mniej, także już jest lepiej. Słuchajcie, powiem wam tak. Dzisiaj wszystkich misji nie zrobiłem. Zostało 30. Niestety mam już tylko 13 minut, więc tam 15 energii nam przypadnie. Mam do rozdania 1447 statów. To całkiem spoko, całkiem spoko. Teraz tak. O, ktoś tutaj ukradł. Nie, no nie. Dobra. W takim razie zajdźmy może sobie tutaj do ziomeczków. Gotowi, gotowi, gotowi. Siemanko, nagrywam. Pozdro al. Słuchajcie, nasza drużyna pnie się migiem do przodu. Naprawdę migiem się pnie do przodu. Już mamy 79% rozwinięte. A to się równa, już wam powiem, rozwój. Ósma pozycja w rozwoju. I spokojnie rozwijamy się dalej. Teraz nawet... Chociaż nie, no w sumie opłaca się w to inwestować. Ale mogliśmy chociaż do tej 30 tak dojechać w sumie, ale... Ale no skoro nie, no to może w sumie to nie ja decyduję tutaj, tak? Słuchajcie, pozdrawiam calutką swoją gildyjkę. Pozdrawiam was wszystkich, dziewczęta, chłopaki. Cieszę się, że wspólnie jesteśmy w stanie tutaj się bawić, chociaż już o tej porze jest mało osób na czacie, bo tylko 6. No, ale nie wnikamy. Ja sobie tutaj puszczę za chwilę jeszcze jedno zadanko. Słuchajcie, dostałem od was 710 wiadomości. No całkiem spora liczba, bym powiedział. Całkiem spora liczba. No ale obiecałem, znaczy nie obiecałem, ale będę po prostu o te pierwsze ile tutaj jest ich z 10, przeczytam po prostu. Ale może poczekajmy jeszcze, może jakaś dojdzie. No a nuż może jakaś tam się nam przesunie i tak dalej. Dajcie mi sekundkę, wysmarkam tylko nosek swój. Już wysmarkany, słuchajcie. No, tak jak powiedziałem, słuchajcie, w niedzielę bodajże, tak, w niedzielę będę już mógł, słuchajcie, nabijać honorek, także już będziecie mogli mnie atakować na plus wszystkimi atakami i tak dalej, a póki co to spokojnie, to po prostu spokojnie, no. Dobra, teraz tak, w pojedynku raczej tutaj bym, no nie chciałbym nawet wygrać, powiem szczerze. Bo mógłbym przypadkiem coś dostać. A to jest raczej, słuchajcie, dla nas na wielki minus. Wow. Nie, ale dobra.
No nie możemy, słuchajcie, ryzykować, no nie ryzykujmy, bo... O, pozdrawiamy Beriksona, słuchajcie, bo jak wygram, to dostanę plus 150 honoru, a to, słuchajcie, jest na nasz, naprawdę na naszą niekorzyść, a raczej chcemy korzystać, więc... No bym powiedział, średniawa na jeża. Teraz tak. To będzie trzeba wymienić niedługo. Czy jest tutaj jakaś kapotka? W sensie taka nie kapotkowata, to jest tylko... No, jak to? Zbroja, no, szata. O, szata. No, pierwszy raz, słuchajcie, nie ma Natsu przy nagrywaniu. Smutno nam Natsu, ale słuchajcie, pozdrawiamy Natsiego. Mam 128 poziom wbity. Jarusz, słuchajcie, jest za mną, ma 123 w gildii. Tak, później jest Natsu, Zdechła i reszta. Także, no spokojnie dajemy radę. Słuchajcie, wkrótce może zakupimy sobie Slimera. Otóż też nie chcę nic obiecywać. Przed chwilą ktoś do mnie napisał na fejsie. Wybaczcie mi moją niesubordynację, słuchajcie. Ogólnie to dzisiaj odcineczek z takich nudniejszych, z tego względu, że dzisiaj więcej rozmawiam niż działam. A to z tego względu, słuchajcie, że po prostu mam słabe statystyki, zbijam honor, no i nie chcę wygrywać na arenie, nie chcę wygrywać w lidze, bo to się mija z celem. W Lumpeksie raczej też już tutaj wszystko ogarnięte i tak dalej. A, słuchajcie, no mogę powiedzieć troszeczkę o ostatniej aktualizacji. Słuchajcie, ostatnie aktualizacje wprowadziły nam dodatkowe itemy w tym lepszym, ukrytym sklepie. Słuchajcie, a mianowicie Brązowa Liga. Jest już taki fajny komplecik, tutaj oczywiście 7 części i oczywiście każdy secik ma 5 części. Jeśli kupujecie wszystkie naraz, to macie taniej o 2 dyszki. Później jest Srebrna Liga, słuchajcie, i tutaj też później taniej o 2 dyszki. No i lecimy dalej, Złota Liga, słuchajcie, i tutaj również cena tańsza o 2 dyszki, chociaż tych setów wam chyba nie pokażę teraz niestety, no ale... Ale mniejsza z tym, kto mi tutaj tak spamuje, kurczę, zaraz muszę wyciszyć komóreczkę, słuchajcie, przepraszam. Dobra. Okej, misje, dobra, tutaj brzdące pokonane, słuchajcie, brzdące pokonane i teraz tak. Wspomagacze, o, no i na przykład wspomagacze możemy już sobie przedłużać. Przedłużać wspomagacze to może najpierw przedłużymy sobie misji, następnie przedłużymy, słuchajcie, sobie Batoniksa. No ale że jeszcze 4 oponek nam brakuje, no to powolutku poczekamy, poczekamy. Okej, słuchajcie, tak, wspomagacze ogarnięte. Powiem teraz tak, bo tutaj chyba... A, w sumie, słuchajcie, za minutkę będziemy jeszcze mogli zrobić sobie jedno zadanko nadzwyczajne. Juhu! Wszyscy teraz, słuchajcie, tłum szaleje, wszyscy się cieszą. Tak, taksi, za już jeszcze tylko minuta nas dzieli od tych zadań. Słuchajcie, to ja... Nie, już nie będę puszczał. Chyba niestety zmarnujemy te 27 energii. No, wiecie, no życie jest czasem szorstkie, nie? No, bym powiedział... Zdarza się, chłopaki, dziewczęta, zdarza się, no ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić na niektóre sprawy, tak? Dobra, teraz tak, mam 600 tysięcy, już powoli, znaczy, w sumie to jeszcze nie zbieram, nie? Jako tako, ale już powoli będę gdzieś tam zbierał, już coś tam, wiecie, żeby te 100 milionów uzbierać, ale spokojnie, może to jeszcze nie tak szybko. Oczywiście treny dzisiaj zrobiłem wszystkie, też pracowałem. Dobra, wszystko pod wodą, za chwilę ogarniemy sobie oczywiście całe zadanko z naszym sposobikiem nowo odkrytym, o którym wszyscy wiedzieli, tylko nie ja. Znaczy nie wszyscy, bo widziałem, że tam ktoś mi dziękował. No cóż, nie ma sprawy, słuchajcie, nie ma sprawy, też ja sam się czasem uczę i tak dalej. Każdy się uczy, powolutku się uczymy, więc no jest na pewno warto. Okej, a tutaj top 1 ma plus 22 tysiące, ojejciu. No zobaczymy, jak, słuchajcie, będzie z tym wbijaniem honoru przez nas. Mam nadzieję, że dobrze, ale no szykuje się niezła zabawa. No dobra, wszystko pod wodą, słuchajcie, pozwólcie,
że nie będę się tutaj raczej rozkminiał, słuchajcie, nad tymi rzeczami. Po prostu ja będę to pomijał, bo nie ma chyba sensu. W sumie nie, obejrzymy każdą walkę, słuchajcie. Dzisiaj obejrzymy każdą walkę, zobaczcie jak to wygląda. Wow, nawet tutaj jeden stawia opór, słuchajcie, stawia opór. No ale powiem wam szczerze, sposobik, luksusik, słuchajcie, sposobik bardzo fajny. No to dobrze, że się o nim dowiedziałem, nie? Lepiej późno niż wcale. No ale dobra. Kolejna wygrana, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Rekin Hippie, słuchajcie, a za niego już jakaś fajna itemka nawet, więc... O, no, subcio. Jakiś epik się trafił. Wszystko pod wodą, słuchajcie, 5 na 10. No zadania nadzwyczajne jeszcze nigdy tak łatwo nie wchodziły jak dzisiaj. Ale okej. Jeszcze lekka popita, wasze zdróweczko. No i co? Uderzamy dalej, słuchajcie. Uderzamy dalej. 6 na 10, 134 poziom, dozorca śluzy. No i kolejny dostaje łomot szybciutki. Bardzo fajny sposobik, dalej działa, no to się liczy, słuchajcie, to się liczy. Fałszerz pereł pokonany, tak jest. Zarząd Jololantydy pokonany, słuchajcie, a ja dostaję sobie expik, ja dostaję sobie kaski troszeczkę za to. Wyższy zarząd również pokonany, no i Jolo, ostatni, słuchajcie, poziom, prezes Jololantydy, no nie ma on wcale takich dużych prezes pozycji, nie stawia nam już takiego oporu jak zwykle. Dostał szybkie bęcki i tyle, tryb specjalny zakończony. No powiem wam szczerze, no specjalnie to ja się nie natrudziłem jednak, tak, mimo wszystko, no specjalnie się nie natrudziłem, przyznam. Ulala. Tu już jakieś, słuchajcie, lepsze itemki się trafiają, widzę. Powoli zaczynają się trafiać, bo tutaj na przykład gadżet, ten jest dużo lepszy, te budziki też są dużo lepsze. Oczekajcie, bo tutaj gadżet, nie no, ten akurat lepszy. To możemy sobie posprzedawać, no ale nie ma już 380, jest już ponad 400 w statach, to nam daje. No to bardzo fajnie, słuchajcie. Zrobiliśmy sobie kolejne zadanka nadzwyczajne, wiecie co? Słuchajcie, może żeby nie marnować misji, żeby nie marnować tyle tego, to ja sobie puszczę, o, załóżmy zrobimy tak, skrócimy sobie pilocikiem, hopsa, i już 11 poszło. Mamy jeszcze 16 i 3 minutki, tak? Dobra. No to mamy, słuchajcie, kolejne 5 doświadczenia, 5K oczywiście, skrócimy sobie pilocikami. No i co? I zostało nam już tylko 5, słuchajcie, a poziom 129 jest wbity. No i wszystko gitem, słuchajcie, wiedziałem, że to się wszystko nam jakoś skończy pięknie. Już tylko znajdę jakieś fajne zadanko. O proszę, no i zmarnuje nam się tylko 2 energii, a czekajcie, a może jakieś za 5 znajdę, może w ogóle się nic nie zmarnuje nam. A co? Oszczędnym trzeba być. Słuchajcie, oszczędnym trzeba być, to na pewno. No, ale nie widzę żadnego za 5, kurczę. O, było. W sumie, dobra, niech będzie. No jest za 5, słuchajcie, i nie zmarnowaliśmy dzisiaj nic. Nie zmarnowaliśmy nic. Dziś jest wszystko po naszej myśli. Co jest dziwne, no ale mniejsza z tym. Proszę was wszystkich o pilociki, słuchajcie, 1449 statów rozdamy oczywiście już w niedzielę. No i być może, słuchajcie, jeszcze jak będę już miał ten milionek, to sobie wydamy ten milionek na jednym odcineczku, to będzie już nasz taki wstęp. Powoli zaczynamy zbierać, no wydaje mi się, że od 200 poziomu gdzieś się opłaca zbierać. No i dobrze by było jeszcze tą motywację tutaj podciągnąć. No ale na razie, słuchajcie, na razie jest, liczy się wyposażenie i kwatera. A, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o którym wam nie wspomniałem. Słuchajcie, nowe Hero Zero, słuchajcie, wprowadziło coś takiego jak dublerzy. O co chodzi, słuchajcie? Członkowie drużyny, którzy sami nie zgłoszą się do walki, mogą mimo to normalnie wziąć w niej udział dzięki dublerom. Czyli, jak ktoś się nie zgłosi, słuchajcie, to zamawiacie sobie, załóżmy, 5 dublerów za 15 oponek drużynowych, no i macie 5, załóżmy, ktoś się nie zgłosi do walki, w tym przypadku Łysy, to mógłby, załóżmy, walczyć. Normalnie walczyć. I jednego dublera mielibyśmy hen za sobą. No ale
czasem to niektórym na pewno będzie ratować niektóre sytuacje i tak dalej. No niektórym na pewno będzie warto. Na pewno będzie warto, słuchajcie, także no opcja całkiem fajna, cieszę się, że oni pracują nad Hero Zero, słuchajcie, usunęli ostatnio też kilka błędów, szacunejro, wiadomka. Kurczę, my mieliśmy jakąś inną trofeum oprócz tych odwagi do walki? Bym powiedział średnio, nie? Średnio bym powiedział. O, słuchajcie, dostaliśmy za 23 dzień, słuchajcie, pod rząd logowania. Od startu serwera już minęły ponad 3 tygodnie, słuchajcie, no to najsik, nie? No i dostaliśmy jeszcze jedną oponeczkę, troszeczkę doświadczenia. No i wszystko jest gites. Cóż, słuchajcie, kochani, będę was zapraszał już chyba na kolejny odcineczek. Bawimy się świetnie, słuchajcie, lecimy, rozwijamy się, lecimy jak najbardziej do przodu. No to co? Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić was na kolejny odcineczek serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Zapraszam was też na inne serie. Taxi z RT, słuchajcie, trzymajcie się. Dzisiaj nudniej troszeczkę, ale spokojnie, gwarantuję, że to nadrobimy. Taxi z RT, pioneczka! Stars.